Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale FOPremier. Słuchajcie, ja postanowiłam zrobić dzisiaj taki odcinek, w którym pokażę Wam 10 najbardziej popularnych zapachów, które się zawsze sprzedają, niezależnie od tego, czy jest to 2019, 2020, 2021. Są to zapachy, które można uznać za ponadczasowe, one zawsze są w top 10, ale niektóre, powiem szczerze, mnie zaskoczyły, robiąc tutaj taki ranking tych perfum, więc koniecznie zostańcie ze mną, może i Wy będziecie zaskoczeni. Wiadomo też, że takim tytułem wstępu, że perfumy wybieramy właśnie pod siebie, czyli pewnie bierzemy pod uwagę też rankingi, które perfumy są na tobie, ale które akurat na przykład zostały tutaj wydane i są nowościami, ale generalnie zawsze kierujemy się tym, jak my te perfumy odbieramy, czy łączą się właśnie tutaj z jakimiś personalnymi odczuciami, bo wiadomo, że kojarzymy te zapachy, też łączymy pod względem tego, jak się czujemy, czy też przywołują jakieś tutaj bardzo fajne wspomnienia. Słuchajcie, ale wiem też, że te rankingi są tworzone też po to, żeby niektóre panie, czy też panowie, chociaż ranking jest tylko dla kobiet dzisiaj, że kierują się też tym, co jest na topie, co w zasadzie jest modne, jak ta butelka wygląda, i dlatego tak postanowiłam dzisiaj stworzyć też właśnie taki, słuchajcie, odcinek, bo jest to bardzo ciekawe. Ja robiąc taki research, słuchajcie, kierowałam się tutaj w zasadzie Glamour i tutaj gazetami kobiecymi i niektóre perfumy, które tu przygotowałam, mam w swojej, na swojej toalece, a niektóre perfumy niestety nie mam, więc będę tutaj Wam pokazywała magiczny kwadrat i te perfumy, o których mówimy. Być może mam jakiś zamiennik, więc też to dla Was wspomnę. No ale to tyle tytułem wstępu, więc zapraszam Was serdecznie do właśnie oglądania tego odcinka. Wszystkie te zapachy, które są właśnie wybrane dzisiaj w top 10, charakteryzuje to, że one są na pewno bardzo kwiatowe i zawsze wybieramy właśnie, kierujemy się tutaj do takich wszechstronnych, kwiatowych, trochę świeżych zapachów, ale także też podszytych tu, jak sobie tak tutaj przeglądam, też taką nutą drzewną. Szukamy też takich zapachów gourmand, czyli takich, które kojarzą nam się też z jedzeniem, jak chociaż nuty czekolady, miodu czy wanilii. Słuchajcie, jest to bardzo ciekawe, bo ja Wam powiem, że trochę mnie odpychają takie jadalne zapachy. No ale oczywiście do pewne zapachy takie są i wiem, że przyciągają rzesze tutaj zwolenniczych. No ale zaczynając. Jednym z zapachów, który bardzo dobrze się sprzedaje i jest popularny cały czas, jest Jo Malone London i on się nazywa Pomegranate Noir Cologne. Słuchajcie, ja tego zapachu nie mam. Ja Wam pokazywałam w moich odcinkach właśnie Jo Malone Iris and Lady Moor. On jest taki właśnie drzewny, trochę świeży, trochę pudrowy, ale ja Wam tutaj właśnie ten magiczny kwadracik się pokażę i będziecie widzieli ten zapach. On łączy różowy pieprz, paczulę też, słuchajcie, lilię wodną. Jest to bardzo taki elegancki zapach z bazylią i tutaj też mandarynką. Ja słyszałam, że bardzo dużo celebrytów też używa ten zapach i on jest naprawdę, wierzcie mi, przynajmniej tu w Londynie, w ogóle patrzę tutaj ogólnoświatową, taki research jest bardzo popularny. Następnym zapachem, który jest w zasadzie nowym zapachem, ja pamiętam, jak go powąchałam, myślałam o nim troszeczkę jako takim uniseksie, to jest to YSL Libre. To ja mam wodę perfumowaną, słuchajcie. I on jest bardzo takim ciekawym zapachem, bo słuchajcie, jest to zapach taki właśnie trochę ciepły, trochę bardzo taki właśnie jadalny, ja bym powiedziała taki gourmand, ale przez to, jak się utlenia tutaj na skórze, właśnie bym powiedziała, że jest to taki zapach właśnie unisex. I słuchajcie, ten zapach właśnie
Ja tu sobie też popatrzyłam na jego recenzję, więc w związku z tym, że jest taka marokańska pomarańcza, jest tutaj taka nuta właśnie piżmowa i lawendowa z takim wykończeniem troszkę delikatnie kremowym, tak jak powiedziałam, troszkę słodkim, ale rzeczywiście jest polecane jako unisex. To jest jeden z takich topowych zapachów, który bardzo dobrze się sprzedaje. Butelka jest, tak jak widzicie, bardzo ładnie wykończona. Jeśli próbowaliście to, co uważacie, rzeczywiście jest unisexowy, czy myślicie, że tylko właśnie tutaj dla KM, i tutaj nikogo chyba nie zdziwię, bo on jest w każdym rankingu, jakim robiłam research, oczywiście jest Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle zawsze, słuchajcie, niezależnie jakie są Wasze preferencje, czy lubicie, czy hejtujecie, czy nie lubicie w ogóle tego zapachu, on jest zawsze, zawsze bardzo popularny, zawsze żywo się sprzedaje, słuchajcie, jest to połączenie właśnie mandarynki, jaśminu, tureckiej róży też, jest tu buptonka też i bardzo ładne, takie wetiverowe, eleganckie wykończenie. U mnie jak on się właśnie utlenia, głównie czuć właśnie tą turecką różę i tą pomarańczową nutę. Ale ja Wam powiem, że rzeczywiście jest to zapach bardzo uwodzicielski, bardzo klasyczny, niezależnie co twierdzicie o jego trwałości. Ja bym się wypowiedziała, że jeżeli macie buteleczkę kupioną z wiadomego źródła, z takiego 100% źródła, on się zawsze świetnie utrzymuje i jest to zapach niezwykle trwały. Następnym, słuchajcie, tutaj zapachem, który jest zawsze właśnie w top 10 tutaj najbardziej sprzedawanych perfum. I to mnie też, słuchajcie, nie zdziwiło, bo jest to Miss Dior. Ja mam tu odsłonę, słuchajcie, Absolutely Blooming. Osobiście bardziej preferuję tą Blooming Bouquet, ale rzeczywiście Miss Dior w tej pięknej, bardzo kobiecej odsłonie z tą świetną właśnie tutaj wstążką, z bardzo elegancką, chociaż bardzo elegancką, ale bardzo ciężką butelką, to trzeba przyznać, ze właśnie też z różą tutaj turecką. Ona się zawsze pojawia w tych perfumach, właśnie te nuty takie brzoskwiniowe, pomarańczowe, tutaj wykończone ambrem czy vetiverem. One są bardzo, bardzo popularne i bym powiedziała takie poszukiwane. Także ta szampańska odsłona jest znowu w top czołówce najlepiej sprzedawanych perfum, ponadczasowych takich perfum. Kolejną perfumą, słuchajcie, byłam troszkę zdziwiona, ale w sumie pamiętam, jak pracowałam w Douglasie w Polsce, to był zapach zawsze na topie, czyli jest Paco Rabanne Lady Million. Ja nie mam tej odsłony, ja Wam pokazywałam nawet w moich tu zestawieniach najpiękniejszych perfum Lady Million Brief. Słuchajcie, ona jest bardzo podobna i jest tu gardenia, jest tu miód, jest patchouli i jest taka właśnie kwintesencja też owocu, bo jest tu też malina i pomarańcza. Słuchajcie, ona jest bardzo żywa, bardzo taka sensualna, bym powiedziała, i rzeczywiście dla takiej kobiety sukcesu. Ta butelka przypomina właśnie, jak ja Wam to omawiałam, taki specjalny szlifowany kryształ. I słuchajcie, osobiście mi się bardzo podoba, aczkolwiek nigdy nie przepadałam za zapachami właśnie tu Paco Rabanne. Następnym perfumem będzie YSL, po raz kolejny, słuchajcie, zawsze w czołówce. I tutaj wymienili Black Opium. Ja bym powiedziała, że cała ta rodzina Opium i te nowe perfumy skierowane tutaj do młodszej generacji, one są zawsze na topie. Ja, słuchajcie, przyniosłam Opium stare. Moja mama uwielbia, nie może bez niego żyć. Ja wiem, że to są bardzo ciężkie perfumy, bardzo specyficzne, ale nawet, słuchajcie, ta lotna, ta taka playful, taka rzeźka odsłona właśnie tego Opium dla osób młodszych, czyli jak Black Opium, jest dość ciężka. Tam jest kombinacja kawy, tutaj różowego pieprzu, jaśminu, cedaru, jest bardzo dystyngowany, uważam, mimo tej swojej rzeźkości. Ten zapach jest ciężki, sensualny, taki trochę arabski, ja bym powiedziała, jak ja pamiętam tutaj, jak moja mama używa. Ja go, słuchajcie, nie mogę używać, dla mnie on jest za ciężki,
ale na pewno ma coś w sobie ten właśnie. Kolejnym zapachem, którym ja nie jestem zdziwiona, jest oczywiście Victor & Rolf i tu jest Flower Bomb. To jest zapach ponadczasowy. Słuchajcie, to jest następny zapach, który możecie kochać, a możecie nienawidzieć. Ja mam tu wersję Bloom, taką właśnie odsłonę tutaj, słuchajcie, bardziej na wiosnę. Ale powiem Wam szczerze, że moja przygoda z Flower Bomb zaczęła się od tej właśnie mocnej, takiej troszkę eterycznej, słodkiej, właśnie tu z bergamotką, z jaśminem sambak. On jest bardzo ciężki, słuchajcie, z piżmem tutaj i zieloną herbatą. Ta odsłona jest dużo, dużo bardziej rzeźka, ale słuchajcie, to jest taki zapach, który generalnie jest bardzo... Ja bym powiedziała sensualny, bardzo słodki, bardzo taki otulający i ciepły, ale z jednej strony bardzo też kobiecy i seksualny, powiedzmy, uwodzący. Także nie jestem zdziwiona, że właśnie ta wersja Flower Bomb zagościła tutaj jako jedna z najbardziej cenionych i sprzedających się. I do takich perfum ja bym też zaliczyła, słuchajcie, perfumy Jimmy Choo. Jimmy Choo jest może bardziej rzeźki i idzie troszeczkę w inne, słuchajcie, nuty, ale jest właśnie takim ponadczasowym, słodkim, bardzo uwodzącym, bardzo energizującym zapachem. Tutaj właśnie wody toaletową, słuchajcie. Ona jest troszkę rzeźsza i na pewno nadaje się właśnie na wiosnę i lato, a ja uwielbiam tą odsłonę. I jest tutaj, słuchajcie, jest gruszka, jest mandarynka, zielone nuty, jest takie nuta orchidei, toffee i patchouli. On został stworzony w 2011 przez Olivier Poloche, ten, który też brał tu udział, z tego co pamiętam, właśnie w tworzeniu perfum Chanel. Także ja uważam, że te perfumy są też bardzo, bardzo popularne. Następnymi takimi perfumami, słuchajcie, które sobie tutaj w researchu wynotowałam, to są Lancôme La Vie Est Belle. To są piękne perfumy, słuchajcie, one są bardzo słodkie. Tutaj jeśli chodzi o nuty, to znowu pojawia się ta kwiat pomarańczy, pojawia się jaśmin, pojawiają się troszkę takie owocowe i drzewne nuty. Tutaj właśnie wynotowałam sobie też, że te perfumy były rezultatem takich 3-letniego kreacji i researchu. Słuchajcie, ja mam wersję trochę inną, z taką buteleczką fioletową, jak widzicie, tu już jest końcówka. I te perfumy, które ja mam, to jest La Vie Est Belle L'Eau, czyli taka rzeźsza woda, ale słuchajcie, niezależnie którą macie właśnie wersję, ja ją gorąco polecam, ona jest naprawdę bardzo eteryczna, bardzo przyciągająca, przykuwająca i bardzo, bardzo sensowna. Następnym, słuchajcie, zapachem, którym ja byłam osobiście bardzo, że tak powiem, zaskoczona, osobiście uwielbiam ten zapach, wielokrotnie Wam pokazywałam w ulubieńcach. Nie wiem, czy go tak dokładnie omawiałam, a mianowicie jest to Bronze Goddess. Seria na lato, my mówimy o tym, że to są wakacje w butelce. Typowy na taki summertime zapach, słuchajcie, właśnie z kwiatem tiary, coconut i sandalwood. On jest bardzo taki alluring, on jest bardzo taki... bym powiedziała, ja mam dwie odsłony, ta jest właśnie, którą najbardziej lubię, czyli Eau de Parfum. Co roku pojawia się Eau Fresh, która jest właśnie troszeczkę inna, ale generalnie te nuty, o których to wspomniałam, są tam nadal. Ja wolę tą bardziej taką bursztynową, bardziej szampańską odsłonę, ale powiem Wam szczerze, że jednak chodzi taka dojrzała wiosna i taki początek lata, wszyscy pytają o ten zapach, on jest wszędzie rozkupiony i co roku naprawdę cieszy się wielką popularnością i robi furorę. Także powiem Wam, on mi się typowo kojarzy z moją pracą, ja już wracam do pracy, więc na pewno będzie mi towarzyszył prawie codziennie. I tutaj ostatnią odsłoną, którego nikt właściwie nie zdziwię. Miałam tutaj troszeczkę problem z wyborem. Ja wybrałam Chance Chanel, gdyż on jest takim zapachem właśnie playful, bardzo kobiecym, bardzo trwałym i bardzo często sięgany, aczkolwiek tu też pokazywało mi się w researchu Chanel No. 5, czyli ten właśnie pudrowy, ten taki
jak to niektórzy określają, babciny zapach, który jest postrzegany jako typowa elegancja, aldehydowy zapach, bardzo popularny. A ja robiąc drugi research widziałam, że też bardzo często pojawiają się te perfumy i słuchajcie, wierzcie mi, one zawsze cieszą się dużą popularnością i dużą sprzedalnością, sprzedaży, jak to powiedzieć, taką sprzedawalnością i zawsze są właśnie w top 10 zapachowym. Ja myślę, że one są właśnie dla młodszych osób, natomiast ja mam do nich sentyment, wolę trochę wersję off-fresh, ale na pewno one goszczą jako jedne z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych perfum. Ja Wam powiem tak, że w tym researchu widziałam wiele, wiele perfum. Widziałam też Angela, tutaj Terry Maglera, widziałam też C. Armaniego, ale postanowiłam tutaj trochę takie kryterium zrobić też i taki przekrój osobisty. Na tyle lat w perfumerii widzę mniej więcej, co się sprzedaje, widzę upodobania klientów, więc oczywiście to jest mój research i tu też jest to magazynowy też research właśnie, gdzie najwięcej pojawiało się właśnie tych perfum. Także osobiście bym na pewno się zgadzała z tym, co Wam dzisiaj przedstawiłam, że to jest takie ścisłe top 10 zapachów. Oczywiście musimy tu rozgraniczyć, że są też zapachy niszowe, które cieszą się dużą popularnością i w związku z tym, że ja pracuję w sklepie, który ma klientelę arabską, chciałabym Wam też przedstawić, może jeśli mi się uda, takie zapachy, które są bardzo niszowe, bardzo rzadko spotykane, ale bardzo popularne właśnie u klienteli takiej azjatycko-arabskiej. Niektóre są bardzo mocno piżmowe, bardzo nasycone takimi arabskimi esencjami, a niektóre są właśnie takie gourmand, czyli takie właśnie jadalne zapachy. Na dzisiaj, słuchajcie, by było to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam koniecznie do subskrypcji i do lajkowania. Jest mi bardzo miło, jak Was przybywa i mam nadzieję, że niedługo w końcu dojdziemy do tego 1000. A i słuchajcie, następny odcinek będzie, myślę, tak jak zawsze, czyli mniej więcej te filmy się pojawiają poniedziałek, czwartek, aczkolwiek, że wracam do pracy, to może być trochę obsuwa, ale na pewno wciśnijcie ten magiczny dzwoneczek, żebyście wiedziały, kiedy się pojawiają te filmy. No i tak jak mówię, koniecznie zasubskrybujcie, wtedy wiecie, kiedy jestem. Natomiast ja zawsze staram się ogłaszać, że ten odcinek będzie czy to na moim fanpage'u, czy właśnie na moim blogu. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa. Do mnie trochę nowości. Też tutaj odnośnie makijażu i właśnie perfum. Między innymi właśnie piękne takie kobiece odsłona perfum do Karoliny Herrery i nowe MCMA, a także piękne nowości tutaj do ust specjalnej takiej edycji. Także koniecznie zostańcie na moim kanale.